Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Długo już nic nie stawiamy, wiecie. Dwa miesiące. Po prostu nie było, jakby powiedzmy to, dobrych gier. Nie przychodziły, jeszcze mi brakuje dobrych gier. O tym miałem potem pogrzeb taty, bo zmarł 8 września. No i miałem też trochę spraw na głowie. Potem, bo 22 października teraz wjeżdżałem na turnus, miałem jechać dzisiaj, ale nie było już potem chętnych na 5, więc przerzucili mnie od 22, bo ja na tym turnusie nawet było fajnie, poznałem kilku ciekawych ludzi, podreperowali mi trochę zdrowie też. No a dzisiaj przyszły dwie paczki, jedna to z butami, to nie będę wam pokazywał. Nas interesują bardziej gry, oczywiście to są gry na PlayStation 4. Powiem wam tak, PlayStation 1, 2 i 3 ja nie mam już, jedynki się pozbyłem jakoś w marcu, czerwcu, na początku, czy nawet w maju, bo tak już ciepło, trudno powiedzieć. No, na PlayStation 2 i 3 pozbyłem się, sprzedałem, nie, ponieważ już rzuciłem czy coś, to sprzedałem po prostu 29 czerwca. Sprzedane, pieniążki płynę na konto, wcześniej 28. Pojechałem po PlayStation 3, a potem wysłałem kolesiowi. Wziął to ten skrep Lion, który ja też kupowałem. To było PlayStation 2 z padem z karta pamięci nówką. 128 MB i 83 chyba 45 gier. No i PlayStation 3 z padem, dwoma mikrofonami, ładowarką do padów i 53 grami. I za to było tak, że po prostu za to wziąłem tyle, że musiałem dołożyć 900, ale akurat kosztowało mnie 1750, ale w międzyczasie, że musiałem dołożyć 900, dlatego że dokupiłem Duma, dokupiłem Killzone'a, czyli te gry mi wyniosły około 150 zł. Obydwie. No to były nówki w foliach, nie? Czyli możecie sobie pomyśleć, że 1100 zgarnąłem praktycznie za to, co sprzedałem. No dobra, tutaj mamy gry. Doszło do nas jedna używana, nie zwróciłem to uwagi, ale ona jest w folii mimo wszystko. To nówka, gra w polskiej wersji językowej The Last of Us Remaster na PlayStation 4. No to jest już, wiecie, to jest już klasa sama w sobie, to już nie trzeba o tych, że mówić. Miałem ją na PlayStation 3 i jest bardzo zajebista. Chcę zobaczyć go na PlayStation 4, jak oni ją poprawili. To jest zwykła gra. No i mam Battlefield 4 używaną wersję. Zobaczymy, co tam w środku jest. Czy jest kompletna. No, jest jakaś tu łotka. Taka łotka zwykła. Tu. Jeszcze informacja. Tak, na PC ta podobnie. Pomoc techniczna. To jest Blu-ray, a na pewno mamy 3 DVD chyba. 3 albo 4, teraz nie jestem pewny. Płytka pod... Nie wiem, paproszki malutkie są. Malutkie paproszki są. No to dwie gry, to już mamy teraz 9 razem. I zakup jeszcze w tym roku. Myślę, że jest Mortal Kombat XL. Chociaż ten Mortal Kombat jest taki dziwny jakiś. Lepszy był ten Complete Edition na PlayStation 3, co się okazał. Może kiedyś jakiś remaster wyjdzie. Zobaczymy. Tomb Raidera. Game of the Year, tego wiecie. Ten restart, nie? Co potem był? Rise, Tomb Raider i Shadow. Bo Rise mama tego pierwszego mam. Tomb Raidera i mam zamiar też kupić Shadow z Tomb Raider. Dziwna sprawa, był 250 zł w preorderze, 250 w sklepie. A teraz nówkę w sklepie na Allegro już można dostać za 149 zł, czyli przecena niezła po premierze. A i polecam film Tomb Raider, ten nowy. Bardzo bazuje na pierwszej grze, jest zajebisty. Angelina Jolie, mimo że miała większe cycki, to i tak są słabe filmy. Są słabe filmy z Angeliną porównaniu do tego. Następnie jeszcze będzie Soul Calibur 6. Na pewno, bo muszę mieć jakąś dobrą biatykę. Soul Calibura ogrywałem wszystkie praktycznie.
Soul Blade'a, potem Soul Calibur 1, Soul Calibur 2, Soul Calibur 3, Soul Calibur 4 i 5 już na PlayStation 3. I jeszcze miałem okazję niedługo, ale pograć tak godzinkę na PSP Soul Calibur Broken Destiny. Ja się znałem nad Tekkenem 7 też teraz, bo Tekkena grałem we wszystkie części, nawet to na PSP. A nie, nie grałem w jedną. Nie grałem w Tekken. Tekken na Prime chyba, tak? Na DS, a nie grałem w to chyba. Tekken Prime to się nazywało bodajże. I to chyba nie grałem, bo pamiętam jedynkę, dwójkę, trójkę ogrywałem na PSX-ie i na konsoli PS2 to już było automatowe. Bo na PS2 była Tekken, którą miałem, ogrywałem czwórkę też. W piątce były właśnie te trzy dodane, ale arcade'owe wersje Tekkenów, czyli już wszystkie odkryte postacie, dodatkowe i bonusy. Tak to było odkryte, wiem, że to było tak w arcade'zie, bo na automacie widziałem tylko jedynkę oryginalną, nie? Potem piątkę też ogrywałem, szóstkę gry, szóstkę tak długo nie grałem. Nie podobała mi się szóstka na PlayStation 3. Ale ogrywałem potem tak turnament, bardzo mi się podobał. Super dwójka, no to było dla mnie najlepszy Tekken, że tak powiem. Tak turnament dwójka. No i jeszcze była taka na PlayStation 3 sieciowa, nie czy ona sieciowa, czy ją się ściągało, bo Tekken Revolution, coś takiego, tam było mniej postaci. Nie było tak było, tylko było pojedynczo. I było tak chyba 10-12 postaci do wyboru. I się grało fajnie. Nawet grałem w tego Tekkena, był Street Fighter, ale to na PC-cie grałem już to, tą wersję. Był Street Fighter, był Tekken, czy Tekken, był Street Fighter, wiesz tak. I bardzo fajnie się grało to też. Nie? I mi pasowało. I powiem tak, że te gry na razie mam na razie Tekken 7. Być może, ale to nie jest pewny. Soul Calibur na pewno, Shadow to prawie na pewno, Mortal Kombat X-er na pewno. Myślę też nad Battlefieldem jeszcze. Tym nowym 5, Battlefield 5, nie? Też nad tym myślę. Znaczy na pewno Advanced Warfare Call of Duty będę chciał kupić i Ghost. Mimo, że Advanced Warfare mam na PC-ta. World War 2 mnie zawiodło, Call of Duty, mimo, że jestem fanem, ale to mnie zawiodło. Na PC-ta mam 7 misji przeszłem i nie ciągnie mnie, żeby to zagrać. Battlefield 1 przeszłem, na PC-cie może kupię na konsolę, nie wiem. Tak mówię, że ja się trochę już zbierać zaczyna. Tak, za te dwie z wysyłką folii, ta używka była jednak bez folii, dałem 147 zł za dwie gry. To była, tam je kosztowała 80 nówka folii z jednego źródła to jest, a tam je kosztowała około 50 i chyba za wysyłkę zapłaciłem chyba 17. To było już zamówione, jak ja byłem jeszcze tam w tym w ośrodku, ale ktoś miał przerwę i za popraniem to zrobiłem. I to w piątek mówił, że wysłał, bo dzwoniłem do niego w piątek, że wysłał, mówił, że wysłał. No i dzisiaj doszło. Ogólnie dzisiaj na zakupy przez Allegro wywaliłem 310 zł chyba ponad, bo tak buciory mnie kosztowały z wysyłką. Zimą oczywiście. 164, tak, 164 i 147 kosztowały mnie gry z wysyłką, czyli to jest razem 311 zł, no to standardowo, nie? A te gry, co mówiłem, to Mortal Kombat, Tomb Raider, ten pierwszy, Rise of Tomb Raider i Soul Calibur, to z wysyłkami wyniosą około 500. Więc nie wiem, czy na pewno, czy wezmę od razu wszystkie. Prawdopodobnie pod koniec listopada coś wezmę. Dwie. Może Soul Calibura i tego Tomb Raidera. Shadow albo pierwszego Tomb Raidera i Mortala. Zobaczę jeszcze. A potem pod koniec grudnia przed Sylwestrem wezmę dwie kolejne gry. No jak też będę miał te cztery, co teraz zamówiłem, co mam zamiar kupić, no to wtedy już w styczniu pod koniec jedna, o tym też. Warto na urodziny sobie wezmę więcej. No, na koncie swoim w banku mam obecnie 1200 zł. Ale tak jak mówiłem, to musi zostać.
bo prawdopodobnie w wakacje mi się szykuje wyjazd do Polski na wesele, o ile dostałem zaproszenie. Mówi, że wyślę mi zaproszenie już w grudniu. Oto tak. Za podróż trzeba zapłacić. W jedną i dwie strony, za siebie i za matkę, nie? Mama ze mną pojedzie, mama dostanę zdjęcie, dobrze, ja też. Potem w kopertę, no mniej niż 300 by się nie opłaca dać, żeby się nie ośmieszyć. Trzeba dać, bo to zostałem wesele i poprawienie, nie? No to wiadomo. Mama też musi tyle dać. No to już jest 600 i tak wyjazd coś tam też około 400 w dwie strony, no to 1000 zł, nie? No fakt, że mama da swoje 300, no ale... Ale czego ja mogę pożyczyć, nie? Potem w styczniu mama ma urodziny, w marcu mamy Dzień Kobiet, potem mamy Dzień Matki w maju, nie? No to wszystko wiadomo, trzeba pieniądze mieć po prostu odłożone, nie? A jeszcze pomnik będziemy, tacie, w czerwcu, w maju wstawiać, no bo wiadomo, grubie świeży jest, musi się uderzyć, jest korytko tylko, nie? Korytko 500 zł też kosztowało. A trzeba nie zdjąć korytko i trzeba będzie postawić pomnik, no to wiemy, nie? Że to trochę będzie kosztować. Pomnik, nie? No, nie wiem. 5-4,5 i tak mi się zdaje. Ktoś powie, co to za pomnik? Dobry pomnik, taki, żeby postał kilkanaście lat, a nie się po dwóch dniach złamał, nie? Czy coś w tym stylu. No i poza tym mój tata był dosyć, powiedzmy to, dużym facetem. Ważył swoje, no i ten piach, co tam jest na tym, o to jest duże, po prostu to jest duży grób. Prawie 2 metry długości i ponad ziemię ten kopiec wystaje prawie pół metra, no to jest, bo wiecie, to jest po prostu grób głębinowy, nie? A trumna też była duża i tata też był nieduży. No. I... No i tyle. No, miałem być do piątku tego, co był na tej rehabilitacji, ale myślę, czwartek wszystkich świętych, będę się nudził tam, żaden nic nie ma, piątek zajęcia i co mi to da. Będę siedział tam, nie wiadomo ile. Powiedziałem w środę, że mam sprawy rodzinne po prostu w czwartek i kończę rehabilitację szybciej i już. A na rehabilitacji miałem tak, nagrzewanie jakimiś tam bioprądami. Potem miałem wirówkę wodną. 15 minut na zabiegi, po 15 minut. Potem miałem zajęcia na sali gimnastycznej pół godziny. Tu miałem rowerek, jakieś tam na ręce i coś tam, jakąś poduszkę taką dziwną, że się... No i coś tam ćwiczenia śmieszne robiło, nie powiem wam jakie nawet, bo trudno mi to nazwać. No i potem miałem kryo, nie? I to mi zajmowało od, zobaczcie, 11 do 12. I to były tylko te zabiegi. A potem wstawałem o 8 po śniadanie, od 8 do tej w pół do 11 się nudziłem, nie? Potem zrobiłem zabiegi, od 13 do 12 przebrałem się już z dresów, normalne ciuchy. Był obiad od 13, od 13 do 18 nudziłem się, bo zajęcia zrobienia kwiatków, kurde, z masy solnej i z bibuły mnie nie interesowały. Raz poszłem po obiedzie, bo tam był film puszczony. Przeczucie, najbardziej zjebany film, jaki widziałem, zasypiałem na nim. Bo przyszło 8 osób, zostało do końca tylko 2. Dwie osoby, ja i jedna kobieta. No i potem byliśmy na warsztatach, jakieś tam jeszcze, też nudne to było, tylko zmarzłem. Właśnie mi tam grypa żołądkowa zaatakowała, ale jakoś przetrwałem. No i tyle, no i to było nuda, no. Poznałem jedną fajną kobietę, moją Wioletkę. Była synkiem, bo synem był na rehabilitacji, Igorek, taki letni. Nawet pobudliwy trochę, to o to chodzi. Miał zajęcia, konie miał ćwiczenia, miał to taką kąpiel, tym wielką wannie. Z tą panią wiadomo, co powiadałem, gdzie mieszka. Na której ulicy, nie? Taka sympatyczna dziewczyna, 28 lat. Młodsza ode mnie, od 8 lat, no to wiadomo, nie? Z mamą też się dogadywałem, tym synem Żółwik, Piątka i ogólnie słuchał mnie. Trochę. Tak, bo niegrzecznie domu dałem batonika czy princesce, to był zadowolony. Się uspokajał. Bardzo fajny chłopczyk. No i mówię, że... Ogólnie dwie gry. Będę je instalował i będę ogrywał, potem może wam filmik jeszcze raz nagram. I powiem, co oni sądzą, nie? No to ludzie, trzymajcie się. Widzimy się za miesiąc, a może wcześniej. Hej!